Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wykonać nowe zadanie o nazwie Przeszukaj 7 pojemników z amunicją w jednej grze, które się pojawiło w czwartym tygodniu karnetu bojowego czwartego sezonu. Ale na samym początku chciałbym ogłosić, że organizuję dla was konkurs na 1000 V-dolców. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest subskrypcja tego kanału obowiązkowo z dzwoneczkiem, ponieważ będą takie konkursy pojawiały się co tydzień. Dodatkowo napisanie pod tym filmem w komentarzu hasła darmowy karnet bojowy bądź też darmowe V-dolce. Oczywiście również zapraszam do zostawienia łapeczki w górę. Oglądajcie film do samego końca, aby dowiedzieć się, kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Moi drodzy, najprostszym sposobem, aby wykonać to zadanie, czyli otworzyć 7 skrzynek z amunicją podczas jednej rozgrywki, jest udanie się w te oto lokalizacje. Ja preferuję polecieć koło Słonych Strzech na taką zniszczoną chatkę, następnie udamy się w kierunku sklepowej sadyby na te dwa domki, a na końcu udamy się za most do takiej rudery. Zaczynajmy! Jest to bardzo fajna lokalizacja z racji tego, że w trybie solowym bardzo mało osób się tutaj udaje. Jak wiemy, jest to takie troszeczkę zadupie. Ale zazwyczaj na dzień dobry mamy tutaj skrzynkę. No na chwilę obecną tej skrzynki nie widzę. Zawsze tutaj jest u góry, ale my się skupmy na zbieraniu skrzynek z narzędziami. Z amunicją, przepraszam. Ok, cegiełki, pierwsza sztuka. Mamy pompę, super, druga sztuka. Ok, ciśniemy teraz od razu tutaj na ten domek. Tu się znajdują prawdopodobnie chyba aż 3 sztuki, czyli będziemy już mieli 5. Szybka taktyczna, pod schodami nic nie ma. Ok, do góry idziemy. Granat. Pompa. A, za biurkiem się schowała, właśnie. No i kolejna, mamy 5 sztuk. Teraz biegniemy w kierunku mostu i tam powinniśmy znaleźć dwie ostatnie skrzynki z amunicją. Ok, sprawdźmy, czy będą tutaj dwie ostatnie skrzynki z amunicją. Patrzcie, jeszcze Scarito dla Farelito, no nieźle, nieźle. O ile dobrze pamiętam, tak, tu jest jeszcze jedna, tu już jest 6. No i wystarczy nam znaleźć jeszcze jedną skrzyneczkę. Wypijmy sobie, bo zawsze możemy dostać niefartownie w czosnek i zrobimy wtedy mostek. Ok. I w tej naprzeciwko ruderze, bo ja to tak nazywam, powinna znajdować się już ostatnia skrzynka z narzędziami. Skrzynka z amunicją, przepraszam. Ok. Pod schodami, oczywiście, że tak. Jest już 7. 7 skrzyneczka. O, przepraszam, teraz jest 7. Moi drodzy, wykonaliśmy zadanie i ten odcinek już dobiega końca. Ja oczywiście chciałem wam przypomnieć również, abyście wzięli udział w konkursie. Dokładnie. A wyniki konkursu ogłoszę 26 o godzinie 19 podczas mojej transmisji na żywo. Więc serdecznie zapraszam. Ja dziękuję wszystkim jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!